Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z cyklu Risen 2 Mroczne Wody na kanale Popykane. Jesteśmy przy latarni morskiej, mamy latarnika Jacka, pogadaliśmy z nim do samego końca, mówił, żeby tam na górę do wieży mu wejść jeszcze, ale nie bardzo wiem, jak mam to zrobić. Skrzynia jest zamknięta, pirackie napaści, łóżko. Aha, że to jest ta książka, czyli na górę się nie da wejść, no nic. Piraci zabrali wszystko, co do grosza i gdzieś to wywieźli. Łącznie z pięknym lusterkiem córki gubernatora. Niestety nie mieli go zbyt długo. Przegrali je w grze z właścicielem tawerny w Takarigui. Ciekawe. Ciekawe, nowa misja, lusterko. To znaczy, że ja mam szukać tego lusterka? A dlaczego? A po co? A komu to potrzebne? Gdzie to jest? A, to jest w kategorii tych legendarnych przedmiotów, rozumiem. Nie wiem, czy jak znajdziemy taki legendarny przedmiot jakiś, to coś on daje. Oj, można smażyć mięso, dawaj te świnie, wszystkie wysmażamy i to też. No i teraz mamy kanapek, zapas już aż do samego co najmniej portu piratów, czy gdzie oni tam mieszkają. Nieważne, spadamy stąd. Z powrotem w takim razie po tym mostku. Jak ten dziadek powiedział, że co? Że ścieżka prowadzi tędy. A no tak, ja widziałem tą ścieżkę. I myślę, że możemy sobie z tej ścieżki skorzystać. Tamten żołnierz, co prawda, którego spotkaliśmy w poprzednim odcinku, mówił, że to nie jest najbezpieczniejsza ścieżka, no ale już tyle przebrnęliśmy. I chyba największym niebezpieczeństwem, które tutaj było na drodze, to byli ci uciekinierzy, tak? Ci dzikusi. O, sakiewka. No a z nimi już zrobiłem porządek, amulet. A właśnie, amulet znalazłem w poprzednim odcinku chyba. Nie? Gdzie to jest? Ekwipunek, amulet. O, kuloodporny rytuały. Ten jest droższy. Chyba wolę kuloodporny, to jest zdaje się jakiś pancerz. Nie wiem, czy to jest po prostu pancerz, czy na przykład odporność, ale tylko i wyłącznie na kule. Na ugryzienia dzików już nie. No nie ma to w tym momencie jakiegoś szczególnego, największego znaczenia, więc nie bierzemy to, co jest i nie wybrzydzamy. No i idziemy. Czekaj, dobrze idziemy. Zaraz, mapa morska. Tak, dobrze idziemy. Tu można byłoby w lewo jeszcze odbić. Jest taki mały cypelek. W sumie możemy to zrobić. Co tu jest? Małpy. Małpy skaczą niedościgle. A małpy robią małpie figle. No, pati. I uważaj! Nie zdążyłem! Ja nie trafiłem, ale... No dobra, ważne, że ktośkolwiek trafił. No, nie gryź mnie, małpo. Strasznie paralitycznie ta walka się odbywa. I strasznie mi się to nie podoba, trzeba będzie coś z tym zrobić. Być może gdybym rozwinął jakieś skille odnośnie tych umiejętności walki, to byłoby lepiej. No ale nie dam głowy, że na pewno by tak było. I co tu na mnie czeka? Pokonałem dwie małpy. Tu jest droga do tej świątyni, którą wcześniej sobie odwiedziliśmy, więc nie jest nam nic potrzebnego. Nie mam telekinezy, więc nawet jeżeli coś w tej trawie tutaj leży, to ja tego nie widzę. No i raczej nie będę chodził tutaj przecież i macał tej trawy w tą i z powrotem, więc trudno. Niech będzie, że zabiliśmy dwie małpy, że to jest nasz zysk z dnia dzisiejszego. I lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Oj. Świnie. Oj, cztery świnie. To dobre party mają tych świń. Jeszcze z takimi siłami się nie mierzyliśmy. Dawaj, Patty, tylko ostrożnie. Ja mu strzelę. I uciekamy, dobra? Dwa, trzy i unik, unik, nie atakuj, unik. Jeszcze raz, dobra. I raz, dwa, unik. Unik. Raz, dwa, dobra, udało się. Unik, nie udało się. Dwa kotlety. Chodź tutaj, ty gruby świniaku. Czy dałoby się jakoś zlokinować na przeciwniku? To byłoby mega wygodne. Nawet go trafiłem w momencie, kiedy uciekał. Niemożliwe. Ale jestem celnym strzelcem. Dobrze poszło, nie? Ja zabiłem dwóch, ty zabiłaś dwóch. Było uczciwie. Zjem kotleta. Ostatnio nasmażyłem ich dużo, więc spoko. A gdzie ten czwarty? A gdzie czwarty świń? Patty? Gdzie czwarty świń? Jeden, dwa,
że tu został? Ale bym go chyba widział. Gdzie jest czwarta świnia? Czy Patty ją pożarła? No, nieważne. Tutaj widzę jakąś za to koniczyna. O, i to złotego w dodatku. Więc za pierwsze miejsce. A tu się schowała. No, wszystko się zgadza. Wybaczam ci, Patty. Ja wiem, że ty byś nigdy w życiu sama świni nie zjadła beze mnie. Dobra, tu jest ślepa uliczka. I udaliśmy się, póki co to chyba jest największe, to było największe wyzwanie na naszej drodze. O, a tam już widzę, proszę państwa, jakiś gród. Normalnie palisada profesjonalna, mapa. A nawet jest zaznaczona na tej mapie faktycznie, przeoczyłem to wcześniej. No ale są też małpy. No a skoro są małpy, to róbmy ten zapis. A, zaraz. Czaszkokwiat. Zanim to. I walić te małpy na mordy. Jedna, druga, trzecia. Potrzebujemy wiele chwały. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Uciekaj. Raz, dwa, trzy. Cztery. Przewrót. Raz, dwa, trzy. Przewrót. Raz. Piękny fechtunek. Jestem mistrzem fechtunku. Patty, jak chcesz, dam ci parę lekcji. Niech będzie moja strata za pół ceny. I dokąd to prowadzi? Tędy chyba takim tym tunelikiem i tutaj... A dobra, przypuszczam, że to może być ta droga, o której mówił żołnierz, ta krótsza, bezpieczniejsza. No, więc cofnie nas z powrotem do Puerto Rico, Sacarico, a tego nie potrzebujemy. Tu za to mamy owoca maki, tutaj mamy grzyba buku. I tu mamy co? Dlaczego to jest zamknięte? Otwierać! No nieważne. Wygląda jak całkiem legitymacyjna świątynia. Dlaczego jest zamknięta? O, nieważne. Tutaj mamy w tę stronę, a tutaj mamy taki jeszcze dużą połać różnych rzeczy. Więc zobaczmy, o czym można zagadać z tym gościem i potem ewentualnie pójdziemy sobie tam w prawo i z tamtej strony spróbujemy podejść do obozu piratów. Ty! Główna brama! Ej, ty! Gdzie się wybierasz? Do obozu piratów. To gdzieś tutaj? Zaraz, zaraz! Mówiłeś, że jesteś w Puerto Sacarico! Nie mówiłem. Jesteś z Inkwizycji, czy coś? Raczej, czy coś. Kiedyś byłem, dopóki mnie nie wyrzucili. A, tak mówisz. Skąd mogę wiedzieć, że nie jesteś szpiegiem? Nie możesz tego wiedzieć. Musisz zaryzykować. W ogóle, chłopie, czemu ty masz na imię płot? Pewnie dlatego, że stoisz koło płotu. Myślisz, że jest tam coś, o czym szpieg Inkwizycji by jeszcze nie wiedział? Że my, piraci, nie mamy sekretów? Na przykład? Na przykład, tam jest. A, to faktycznie sekret. A, czemu mam ci wierzyć? Podróżuję z Patty, córką Stalowobrodego. Stalowobrody ma wiele córek. Naprawdę? Tego ulubiona córka, jak nie otworzysz, to... Przywiozłem dostawę cukru. Ja go zastraszę, jeszcze tego nie robiłem. Nie? Może jednak nie. Nie zastraszę go? To może go przekonam. Ale to jego ulubiona córka. A, jeśli jesteś ze Stalowobrodym, to możesz wejść. Dobra, otwierajcie bramę! Ten gość to ma władzę. Jednym słowem otworzył bramę. Nic się nie przejmuj, stary, ja i tak nie chcę korzystać z tej bramy, bo ja sobie pójdę tam, wiesz, dołem. Tylko najpierw pozabieram ci te różne takie tutaj, o, jakieś kurczaki, o grog. No po co ci taki grog? W alkoholizm wpadniesz i tylko tyle z tego będzie. A tutaj, o, skrzynia, w skrzyni jakieś tam złotówki i zapas żywności. Jeden. I to ja wszystko z tego zrobię dobry użytek. Patty, wracamy, chociaż nie, jeszcze nie. Jeszcze zobaczymy, czy kryjecie tutaj coś w zanadrzu, na przykład macie jakieś tutaj fortyfikacje, magazyny, macie pochodnie. Nie, zaraz, czaszkokwiat też. Pochodnia też. Okej, okay, tutaj na górze co mamy? Piwko. I... Co? Przepraszam bardzo, śród, okej, okay, dziękuję. Użyj armaty. Patty, walniemy?
Na Wielkanoc, co? W co można uderzyć? Może w tego fensa całego płota? A nie mogę tak nisko armaty skierować. W tamtą dziurę no mogę walić, jakby inkwizytorzy szli. Albo w ty, w świątynię, co? Może ją zawalimy? Zawalimy ją na amen i tyle z tego będzie. Tak jakoś czekaj, może... Tak o, tutaj ofalniemy, nie? O, patrz, tak o. O! Ale walnęło. Jeszcze raz mogę? Mogę ją normalnie zrównać z ziemią. Koniec, tyle tego będzie. Jeszcze raz, tak jest. Dawaj teraz dach. Niech się powała zawali. Niech się wszystko zawali. Śmieszne. Śmieszne, ale chyba mnie nie interesuje. Spadamy. Tam jeszcze był jeden pokoik. Ale skoro z takich armat można strzelać, to może później gdzieś na przykład będziemy mieli okazję stoczyć jakąś bitwę morską, nie? A ja tutaj w międzyczasie wam tutaj, o, sprawdzę co macie w środku. Skrzynie, okej. Okay. Wino to jest zapas żywności. Widzicie, jak ktoś to pięknie wymyślił. Nie masz jeść się alkoholikiem, to jest żywność. To są zapasy żywności życiodajnej. Żywność nas żywi. Już ja tu nie widzę. Dobra, dobra, spoko. Luzy rajtuzy, już spadam. Nie. Widziałeś, jak waliliśmy nieźle? Zabiłbym za szklankę rumu. To weź może nie mnie, dobra? Kurde, tak żeśmy powalili z tych kanifiorków. Dobrze, że z Inkwizycji nie przyjechali. I ty... Ej, halo? Ej, rozbiłem drzwi. W życiu bym nie pomyślał. No to te zagadki tutaj naprawdę są złożone. Ale super fart. Dobra, dawaj, zapisujemy. Tam musi być w takim razie coś super cennego, skoro ja rozbiłem drzwi. Idziesz, Patty? Mam nadzieję, że tak. Tutaj na wypadek gula, rozumiesz? Oj nie, jest wojownik. Czy to jest wojownik z piekła? Oj, to jest silny wojownik. Walcz coś, Patty. Ja poczekam, aż mi się załaduje pistolet i ten, i ci trochę pomogę, dobra? Spokój. Spokój, powiedziałem. Idę ci tam pomóc, czekaj na mnie, czekaj na mnie. O, dobrze jest, trafiłem. We dwóch na jednego to mamy większe szanse, wiesz? Tak jest, i teraz tego drugiego. Dobrze myślisz, dobrze myślisz. Ja zjem dwie kanapki i będę twoim tankiem. No i widzisz? Ale nam się dobrze udało to zrobić. Zabieram włócznie. Mogę go przeszukać? Weź, Patty, się posuń trochę. A może tego drugiego mogę? Mogę mu włócznie zabrać. No nie mogę go przeszukać. Kurczę, zapiszę sobie teraz, żeby potem nie powtarzać tej durnej walki. Ale to było dobre! Guzik! Wciśnij! Wciś guzik! Coś tam siedzi? Uwaga! A, gul! A to ja wiem, od kogo wy są. Chodź tu. Jesteś sam? Nie jest sam? Co ty mówisz, Patty? A ja nie jestem sam. No to dobrze. Ja przyłożyłem mu pistolet do skroni i nie trafiłem. Dawaj, Patty, ty masz większą pompę ode mnie. Nie mam pojęcia, co prawda, jakim cudem. Kiedy ja swego czasu z tytanami się biłem. Ale teraz popatrzcie, patrzcie, jak alkoholizm wyniszczył człowieka. Szpon. Czapka błazna. A w poprzedniej części były te kapelusze wróżki. Czym jest czapka błazna? Aż mam chęć zobaczyć przedmioty. Dobra, korona bohatera daje stały efekt do różnych statystyk. Spoko. Czapka błazna też do złodziejstwa. Okej. Okej. Sarkofag. Mam nadzieję, że coś cennego w środku będzie. Kolczyk łotra, podłe sztuczki plus 5 mech.
Esencja duszy i złoto zawsze coś i bożek. Będzie pułapka? Będzie. Coś się uruchomiło, zjem kanapkę. No i co, zapisujemy. Ręka na trójkącie i lecim. Nie ma siły na to. Co tam się pod spodem znajduje? Pewnie jakiś gul. Jeden, drugi. Nie dam się złapać. No i co? I to by było na tyle. Piękna świątynia. Kiedyś jak już będę dużym, silnym wojownikiem i akurat nie zapomnę, to sobie do tej świątyni wrócę i zabiję te gule. To samo zrobię zresztą z tamtą świątynią, którą wcześniej pominąłem, tą pułapkę taką z tym wielkim tłuściochem. Też sobie tam wrócę, sobie go pokonam. Cały czas jeszcze jestem do końca niezdecydowany, w jaki sposób będę się rozwijał jako wojownik. Czy będę na przykład walczył szpadą, co brzmi mega spoko, no bo to tak po piracku, jak kapitan Barbossa. Czy nie szpadą, tylko kordelasem takim fajnym, albo jakąś po prostu szablą ordynarną. Czy na przykład będę strzelał z muszkietu, albo z pistoletu, jak Jack Sparrow. Albo na przykład będę czarodziejem z piekła, jak czarodziej z piekła. Strzelaj, Patty. Widzisz, że ja mam kłopoty, bo ten... Ja mam jedno oko w ogóle. No właśnie. To ja dlatego nie mogę trafić. Nie dość, że w lewym oku mam minus 5 dioptrii, to jeszcze prawego nie mam. Ogarnij się, Patty. Czekam na ciebie. Dobra. Raz, dwa, trzy i cofnąć. O. Cofnąć. No przecież ja strzelam, a ty czekasz. Taki jest układ, nie? Dobra, niech będzie, że surowe mięso, niech będzie, że... surowe mięso, dobra, to ja narobię kanapek z tego, zapasy żywności to się zawsze przydadzą. I no dobra, zobaczmy te małpy. Skoro już jestem w nastroju na mordowanie, to chodźcie tutaj, zapraszam po kolei. I pyk! Nie wiem, czy twój pistolet strzela lepiej niż mój, czy nie. Moglibyśmy to kiedyś przetestować, ale oczywiście w przyjacielskiej atmosferze, nie żeby coś. Owoc maki, zabieram. No, teraz tutaj ostrożnie, bo nigdy nie wiadomo, co się kryje na końcu takiego dziwnego parowu. Świnia się kryje. Akurat propos świni nie mam nic przeciwko, więc, a nawet trzem świniom. No, trzy świnie to już mogą stanowić wyzwanie dla lekkomyślnego łowcy, oczywiście. I pyk! Oczywiście, że pudło, ale na szczęście Patty nie pudłuje. Prędzej się zesram, niż trafię w... Bierz go, bierz tą świnię. Podskoczył z radości. Dawaj tą świnię w zadek. Świnia ukłuta w zadek jest mniej niebezpieczna, niż świnia w zadek nieukłuta. I unik. Dobra, przez was normalnie zbankrutuje i wszystkie kanapki mi znikną. Oby to się opłaciło, surowe mięso. Tam coś jest ciekawego. Znowu jakieś dzbany. Co to takiego jest? Nie, to jest coś większego. Jakaś krowa wielka albo dinozaur. I łóżko. I skrzynia. Zamknięta, ale jedna otwarta. Oj, 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 czy ja będę pamiętał, żeby potem po tę zamkniętą skrzynię tu wrócić? Na pewno zapomnę. A może mi przypomnicie? A może właśnie nie zapomnę? Wszystko się okaże. Tu jeszcze gdzieś jedna świnia powinna leżeć. Wedle mojej najlepszej wiedzy. Tu? Nie, tu jest splądrowana, tu jest splądrowana. No i jeszcze trzecią była, przecież walczyliśmy z trzecią. Ale to już całkiem nie wiadomo. Owoc maki. No też może być, ale szukałem świni. No dobra, nie będę specjalnie jakoś za nią płakał. Odżałuję to jedno mięso. I lecimy dalej. Sprintem, sprintem, tu są kolejne małpy. A gdzie małpów 6, tam nie ma co jeść. Szponiasty w dodatku. Raz, dwa. Trzy. Tak jest, strzelią. Ja też umiem. Nawet trafiłem. Czy jak mam jedno oko, to w sumie może nawet jest lepiej do celowania. No bo popatrzcie, taki snajper na przykład, strzelec wyborowy, to ma lunetę tylko do jednego oka, nie? A drugie... nie używa. Co tam jest? Mapa?
A tam bym wchodził na te wysepki. Czy ja chcę tam iść? Możemy rzucić okiem tak z daleka, co tam jest, ale wydaje mi się, że nie będzie mi się chciało w tym momencie tam iść i robić jakiegoś szerszego, większego rozeznania. Nie, nie, z tobą też... Jak mi idzie? Wiesz, co o tobie myślę? Że jestem wspaniały? Dobra, jesteś wspaniały. A teraz naprzód. Naprawdę? To wy macie takie zdanie swoje na mój temat? Dlaczego ja tylko ciebie mogę o to zapytać? Na przykład Carlosa nie mogłem. Carlos by mi powiedział, że jestem wspaniały. Pomimo, iż mam tylko jedno oko. Dobra, tam jeszcze widzę jakąś roślinkę. Nie wydaje mi się, żeby to było coś krytycznie bezcennego. Duszące, pnącze. No dobra, ale dla tego indyka to warto było tu przyjść. One and two and three. And down, duszące, pnącze. Duszące, pnącze też mi wygląda na coś, co może dodawać stałych jakichś statystyk. A ciekawe, czy jest jakaś górna linia, jakiś limit tych statystyk, powyżej których nie mogę się rozwijać. No nic, to się przekonamy w przyszłości. Na razie dalej nie idę. Wygląda mi to jak jakiś spacer w miejsce, w którym się znaleźć nie powinienem. Albo przynajmniej ślepą uliczkę. Za to tutaj jeszcze całą tą polanę, którą na mapie mamy tutaj o... Możemy sobie obadać. Wzdłuż tej plaży możemy sobie pójść, nie widzę problemu. Może diabła spotkamy, albo takiego kraba drugiego, co? Jak to jest, że ja nie mogę jej go kopnąć, a Patty może? I ona jak go kopnęła, on się przewrócił normalnie i myśmy go wtedy zatłukli na śmierć, jak on się przewrócił. No nic, plan był genialny. Gdyby nie to, że mam jedno oko, to byłby planem doskonałym. Tłucz go, tłucz tę małpę. W ogóle nie wiem, gdzie tamte dwie małpy uciekły. Trochę im zeszło, ale w końcu znalazły drogę, jak do nas dotrzeć. Nie odkopuj jej, nie odkopuj tej małpy w moją stronę. Ty masz ją zabić, a nie wykopać. Tak jest. 33 naboje mi zostały, małpy pokonane. Sukces. Great success. Dawaj tego szpona i ty też. Z wszystkim się tutaj rozprawię. Dobra, na czym stanęło? Stanęło na plaży, tak? Dobra, cofnę się do tej plaży. Zrobię dookoła tego kamienia taką rundkę i potem w razie czego z drugiej strony tego kamienia wyjdę i tam splądruję resztę rzeczy, nie? Muszla, ostrygi, to spoko. To jest dobre miejsce na występowanie piaskowego diabła. Czy on się pojawi? A ciekawe, czy te diabły po nocy jak chodzą, to czy te żarówki na czołach im świecą? Jakoś nie pamiętam tego, a przecież walczyłem z nimi w nocy. Raz. Na samym początku. Tylko, że wtedy była burza. To może bym... mogło być tak, że nie widziałem dokładnie. Ale chyba... Nie, chyba świecą. Ooo. Grzybek, grzybek. Emocjonujący grzybiarz. Jeszcze jeden grzybek. Dobra, dokąd tam to prowadzi? Do... tak jakby nikąd. O, czaszkokwiat. Czy tu coś jest? Dlaczego na tej plaży nikogo nie ma? Ani diabła. O, wykrakałem. No, 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 no. Wykrakałem. Wypadł ten gruby. Wal ich obu, ja to przytankuję. W razie czego, jakby co, to ja się kanapką podleczę. Ty się nic nie bój. Ty zajmij tego grubego. A ja tutaj już z diabłami sobie jakoś poradzę. Ty, ona go zabiła. Wzięła po prostu i go zlikwidowała. To teraz strzelaj do tego. No. Tak właśnie. No. O to chodzi. Z diabłów mamy te właśnie, licja, coś takiego. Z dużego wielkiego kraba mamy muszelkę, to też zabierzemy, jest szansa na perłę. Jedną kanapkę zjemy, a dobra, dwie kanapki zjemy. O. I coś tutaj jest, taka malutka zatoczka, co prawda nic jeszcze tu nie widzę. No, uciekajże, rób unik. Jak to jest, że ja jego nie mogę trafić? To jest coś, co mnie strasznie wpienia. No, co jest? Uniki jeszcze mi przestały działać. Dawaj.
O to chodzi. Świecą im się trochę te czoła. No i bardzo dobrze, dawaj jeszcze dwie kanapki. Dobrze, że zrobiłem zapasy przy ognisku, nie? Napiekłem tych mięsek elegancko, kotletów i innych. Utłukłem. No i mam nadzieję, że tutaj będzie coś godnego całego tego wysiłku, który włożyłem, żeby przerąbać się w zastępy diabłów morskich, czy tych piaskowych i jednego kraba tłustego. Jest czaszkokwiat. Są dwa te owoce, a nawet chyba trzy, tam widzę trzeciego, nie? Tak jest, trzy. Jest jeden sproszkowany mak. I to wszystko. Zupełnie nie warto. No nic, pozostaje mieć nadzieję, że na przykład w przyszłości, kiedyś, pojawią się tu jakieś questy i wtedy nie będziemy musieli już się przebijać drugi raz przez te zastępy diabłów, tylko one będą ładnie już wszystkie wybite. A poza tym to możemy zawsze jakieś muszelki pozbierać, no to jest coś. Nie wiem, jaka jest szansa, jaki jest RNG na to, że z takiej muszelki wypadnie nam ten perełka, albo czy na przykład może wypaść coś innego. No bo skąd się perła bierze w muszli, no? Ponoć w skrócie, tu nie jestem ekspertem, ale w skrócie jakoś to jest tak, że taka muszelka połyka ziarko piasku i nie umie go wypluć i to ziarko piasku obrasta takim, tym co ta muszelka produkuje. Masą perłową, powiedzmy, i się z tego robi perła, no w skrócie tak to wygląda. No więc, gdyby taka muszelka na przykład połknęła, no nie wiem, złotówkę, to czy szansa jest na to, żeby ta złotówka po jakimś czasie zamieniła się na przykład w 2 złote? Albo w co najmniej złoty 50? Tu coś jest. Skrzynka otwarta, o! Pewnie nic ciekawego w środku nie ma, no oczywiście, że nie. Ale lepsze jest nic ciekawego niż nic zupełnie. Więc zabieramy. Słońce chyli się ku zachodowi. Zaraz zobaczmy, jak spojrzymy na west. No nie widać, w którą stronę słońce się chyli. Nie sposób dojść. Gdyby nie kompas, który dostałem gratis nie wiadomo od kogo, to bym w życiu nie doszedł, w którym kierunku ja idę. Ani która godzina. Chociaż akurat co do godziny, to też on nie jest specjalnie zbyt przydatny. Zobaczmy jeszcze tutaj, jak patrzę w stronę horyzontu, to nie widzę, co leży pod nogami. A pod nogami leży muszla. O, i skrzynia. No i zgadza się. Dobry pilat musi plądrować wszystko i nie ma żadnych wymówek. Przejdzie tędy? Wygląda na to, że tak, ale chyba nie będę próbował, bo też ostatnio jakieś paralityczne zawieszenia w teksturach się zdarzały. Więc nie będę kusił losu. Idźmy tędy. O, tu ktoś stoi. Ale on pije. Jak on pije, to znaczy, że on jest przyjacielsko nastawiony. Bo widzieliście na przykład temu Lukasy, co nie piły, tylko z dzidami szły, no to one nie chciały z nami rozmawiać. A ten, co wódkę pije, na pewno jest przyjacielem naszym. Zapiszę sobie na wszelki wypadek, ale jestem przekonany, że on jest przyjacielski. Blake! Ty tam, skąd się tu wziąłeś? Przecież Fens nie chciał cię wpuścić. Ja... Baruj sobie, wkrótce odbijamy. Dokąd płynie ten statek? Nie twoja sprawa, koleżko. Jak Fens mnie nie chciał wpuścić? Przecież mnie wpuścił. Czy jesteś ze Stalowobrodym? Tak, to największy kapitan, jakiego nosiła Ziemia. Przeklęty czy nie, popłynąłbym z nim na koniec świata. Aha. Stalowobrody przeklęty? Owszem. Morskie potwory siedzą nam na ogonie, odkąd splądrowaliśmy świątynię. Dlatego mam punkt obserwacyjny. Berbeluch awanturował się o te potwory, więc kapitan powiada: Blake, pozabijaj dla nas te dranie. Więc to właśnie robię. Rozgniatam drani, jak tylko się pojawią. No to fajną masz pracę. Może ci pomóc coś, nie? Pomóc ci? Potrafisz kopać? Co masz na myśli? Dociśnij butem. To najlepszy sposób na wykończenie tych skurczybyków. Pokażę ci. A to ty mnie będziesz mógł nauczyć, jak kopać, tak jak Patty? Daj mi wskazówki. Daj mi jakieś wskazówki. Jakie? Jak kopnąć wytrzymałość 1 za 500 zł? Nie ma problemu, dawaj. Pokaż mi, jak się kopie. Jak poprawnie kopać? Nie jak dziewczynka w piszczele? Prawdziwy kopniak. To jak kopniak konia. Jak atak z bronią w ręku. Możesz wykopać przeciwnika z dala od siebie. To przydatne, jeśli masz wielu wrogów. Ktoś w zbroi przewróci się po dobrym kopniaku. Tak, ale to działa tylko, jeśli kopniesz ich we właściwej chwili.
Czekaj, aż staną prosto przed tobą. A potem ich zabijasz? Dobra. To tak się kopie, kurde. Jakie morskie potwory? Piaskowe diabły. Opancerzone kraby. Cwane z nich skurwiele. Ale ja też mam swoje sposoby. Dlaczego jesteś sam? Ci dwaj, których Berbeluch kazał mi dać Curtisowi, okazali się dupkami. Po co komu oni potrzebni? Sam sobie poradzę. Jak mawiała moja kochana mamusia, prawdziwy pirat jest zawsze gotów na cios. No to rzeczywiście, kochana mamusia. Zabijmy trochę krabów, zabijmy. Ja chcę wytestować moje kopy. Krabów. Myślisz, że uda ci się zabić ich więcej niż mnie? To nieważne. Dobrze, stary, zaczynaj. Nadchodzą postrachy w skorupach. Prawdziwe pełzanie. Kawał z ciebie dla niej. Prawdziwe pełzanie? Że co? Dobra, jak to było? Y kopniak. Faktycznie. Aha, czyli tym samym guzikiem, którym robię unik, robię też kopniak. Zaraz, bo tu się robi nie tego. O. I teraz dopiero mogę go walić. Rozumiem, jak to działa. Ale dlaczego wy we mnie tak owe dwóch? Chłopaki, toż to nie może tak być. Jeszcze raz. Skopa go. Tak jest. I teraz można. I ciach, ciach, ciach. I dawaj tego. No niestety, od tego się odbijam. No, kopnij go. Tak jest. Dawaj, papi. Ale nam dobrze poszło, nie? Zjem parę kanapek. Krabobicie z Blake'em. Tak jest. Ostatni mały skurwiel. Ej, nie taki mały, co ty gadasz? Popatrz, jakie to są tłuste goście. Ciekawe, czy dałoby się je zjeść. Z kraba to chyba dobra zupa jest, nie? Albo... Nie no, chyba tylko zupa. Czy co jeszcze? Co powiesz? O. Nie najlepszy to przypadek oczyszczania z krabów. Mów za siebie, stary. Nikt mnie nie pokona w trzaskaniu krabów. Mówię ci, jestem stworzony do niszczenia skorupiaków. Kapitan ucieszy się na wieść, że pozbyliśmy się tych skurczybyków. Co zrobimy ze zdobyczą? Zatrzymamy. Zobaczymy, czy Flanagan da nam za to złoto. A wtedy kupisz sobie nową parę butów. Ja mam nową parę butów. Dostałem 50 zł. Dziękuję. Ja mam nową parę butów, stary, i jak... Nie wiem jeszcze, co to za Flanagan, ale pewnie jakiś miejscowy kupiec, albo może burmistrz, albo może... Nie wiem, co tutaj może mi dawać coś za łup ze skorupiaków. Ale już niedługo wszystkich was tutaj poznam. Dobra, mapa. Aha, troszkę teraz odbiłem. Tędy mogłem pod łukiem skalnym przejść prosto do obozu, ale tutaj dookoła... Też mogę przejść do obozu, więc zróbmy tak. Przejdźmy sobie tędy. I tam była jeszcze jedna dróżka, taka całkiem, jak dobrze patrzę. Tak, całkiem na północy taka mała plaża. To tam jeszcze zajdziemy. Rozejrzymy się i wtedy, jak już wszystko będziemy mieli tutaj ogarnięte, to zaczniemy sobie robić zadania związane z piratami. To brzmi jak dobry plan. Wtedy na wypadek, gdyby któryś pirat zdecydował, że słuchaj, pójdziesz tam i tam zrobić to i to, na przykład zabijesz świnię tą w tym miejscu, to ja będę już luźny, bo ta świnia od dawna będzie nieżywa. I nikt normalnie mi potem nie powie, że ja nierzetelnie robotę swoją wykonałem. O, jest muszelka, w porządku. No a poza tym całkiem nieźle się dorobiliśmy. W ogóle ile mamy pieniędzy? 1045, to bym się prawdopodobnie mógł nawet nauczyć czegoś za te 1045 zł. Znaleźć kryjówkę piratów i dziękuję bardzo, proszę państwa. Tak to się właśnie powinno robić. Jest trochę późno z tego co widzę, bo zaczyna mi tutaj już się przyciemniać. Piraci. No i dobra, tych piratów to ja... Wywaliło grę. Ale na szczęście zapis był niedaleko, więc wszystko udało się jeszcze jako tako odratować, ale to pierwszy crash w tym ranie. No mam nadzieję, że będzie jak najmniej. Póki co mijamy sobie wszystkich tych przyjemnych piratów. Odnaleziono kryjówkę piratów. No dobra, powiedzmy, że odnaleziono, chociaż przed chwilą chyba też wychodziło, że odnaleziono. Tu mamy okręt piracki kapitana Stalowobrodego, który to chyba tam nam majaczy w tle. Ale na razie jeszcze go nie zaczepiamy, bo jeszcze zanim tutaj zacznę gadać z ludźmi i dowiadywać się, co jest grane, to chciałbym sobie zbadać mapa morska.
Tak jest, tamtą plażę, o której powiedziałem wcześniej. Czy pójdę tamtędy? Chyba tak, chyba się uda. O, tutaj jest czaszkokwiat, wszystko w porządku. No, tu mamy jakieś zejście. Tu mamy jakieś coś. Aha, tam już widzę palisadę z daleka, tego gościa, co to niby nie chciał mnie wpuścić, a tak naprawdę wpuścił mnie bez problemu. No, ale tłumaczenie nie wbija się tu na szczyty, nie wiadomo czego. Jest, jakie jest i trudno. I tu mamy jakichś gości. Dobra, w sumie mógłbym zagadać. Wyjaśnijmy coś sobie. Właśnie, kurwa. Więc ja pójdę. Spieprza, ja idę. Nie sądzę, to ja pójdę. Kurwa, ja pójdę. Śnij, kurwa, dalej. Ja to zrobię. I kto to, kurwa, mówi? Ja idę. To mówię, kurwa, ja. Ja to zrobię. Wcale, kurwa, nie. Poradzę sobie. Zostaw to, ja to, kurwa, zrobię. Kurwa, ja pójdę. Śnij, kurwa, dalej. No chyba ja jakaś sprzeczka, która się będzie toczyć przez jakiś czas. Ja idę. To mówię, kurwa, ja. W międzyczasie, póki oni tak tutaj, nie przebierając w słowach, się strasznie kłócą, ja to troszkę podpędruję. Wino. Poradzę sobie. Kolbi. Niech to szlak. Przypomnij mi, po co tu przyszedłem? Co się z nimi dzieje? Nosimy wodę. To najgorsza praca na świecie. Wszyscy nowi muszą ją wykonać, a także głupki, które dały ciała. Ja jestem nowy, ale Dox i Foster to dopiero cymbały. Co? Czemu ze sobą walczą? Dziś poszło o to, że Berbeluch chce dać jednemu z nich nową fuchę. Zazwyczaj dostaje ją osoba, która pracuje tu najdłużej. Tak się składa, że obaj dostali tę samą gównianą robotę. Tego samego dnia tam było. No dobra, okej. A ty co tu robisz? Nie zasuwasz? Sam? Nie. Oni się obijają, to ja też. Jedyna zaleta tej pracy. Aha, no dobra, to wiesz co, to zostaw to. Zostawię to, was zrobię. Na moment, jak będziecie tak strasznie krzyczeć. Ja pójdę. Rozejrzę się tam na plaży dalej i potem ewentualnie wrócę do was i się wtedy zastanowimy, co dalej z tym robić. O, tutaj skrzynkę jeszcze splądruję. Rybę. Złotą koniczynę zabiorę. No i wszystko będzie w porządku. A jak będę wracał tam, stamtąd, no to wtedy rozstrzygniemy, kto, komu i dlaczego i ile właściwie jest winien. Bo jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. No a jeżeli chodzi o pieniądze, to ja jestem bardzo, bardzo serdecznie zainteresowany tym wszystkim. Szkoda trochę, że noc nam się zrobiła. Mapa. No, całkiem szkoda. Tutaj jest dosyć dużo rzeczy do sprawdzenia, dosyć dużo rzeczy do zbadania. I na tym niemniej... No dobra, zobaczymy, czy coś tu będzie do walki. Boję się, że przeoczy jakieś rzeczy. O nie, diabeł. Ano, diabeł. A mogę diabła kopnąć na przykład? Zaraz, nie, ty się kopię. Dlaczego guzik, który w 90% gier zmapowanych w ten sposób jest odpowiedzialny za unik, tutaj nie jest odpowiedzialny za unik. O, czekaj, chciałem ci skopa dać, no. No mogę to zrobić, ale wiele to nie daje. Czyli cóż, wychodzi na to, że potwory mają swoje silne i słabe strony. I akurat słabą stroną tych diabłów nie jest wykopanie ich w kosmos. Ale za to pociachanie jak najbardziej. Dwie kanapki i jedziemy dalej. Zabijać tam wszystkich pozostałych pati? Nie zaczepiaj mnie. Czy to właściwie ja cię zaczepiam, ale tylko dlatego, że mi się tu ładujesz. Diabeł, muszla i wszystko się elegancko zgadza. Pochodni jakichś kilka znalazłem, więc teoretycznie mógłbym właściwie z tą pochodnią pochodzić, ale jak już ustaliliśmy, chodzenie z tą pochodnią wcale nie wychodzi na jakoś super najlepsze. O, egzekucja, to ja lubię. Bo ta pochodnia robi nam więcej cienia tak naprawdę niż światła, a to zupełnie nie ma sensu. O, złota koniczynka, dziękuję, nic nie widzę. Ale coś tam łazi, czy to jest coś niebezpiecznego? Czy to jest bardziej świnia, czy to jest bardziej lampart typu gepard? Halo? To ja? Nie widzę. O. To był jednak jaguar. Trafiłem? Nie trafiłem! Patty, strzelaj do niego! Nie damy się pokonać jakiemuś tłustemu kocurowi. Czy
Gdzie on tam poszedł? Wpadniesz do wody, kocie! Nie mam pojęcia, co zaszło. Gdzie ten kot? Gdzieś tam chyba pobiegł w dół. No jest. Dobra, wiesz co, Patty? Uciekamy stąd. Dajmy szansę kotu wrócić. Co ten kot wyprawia? Co tu się wydarzyło? Z kim ty walczysz? Czy ty tu z kimś walczysz, czy nie? Gdzie jest ten bajcur? A jest, tutaj, dobra. Nie strzelaj do niego, jest tak daleko. Po co on tam pobiegł na tą plażę? Bardzo mi się to nie podoba. Dlaczego ty się, kocie, nie umiesz zachować jak dobry kot? No. I tak będzie ze wszystkimi, którzy mi tu będą fikać. No, tutaj pewnie jeszcze diabła spotkamy, nie Patty? Dawaj, chodź, poszukamy. Zbieramy muszelkę. O? Kici, kici, wiedziałem. No, przecież blokuje cię. Strasznie się jakoś czuję taki słabiutki w tym systemie walki. No nic, ale przynajmniej mogę sobie fikołki robić i skoki, więc weźmiemy chyba jednak pod rozwagę jakieś bronie dystansowe. Nie wiem, czy muszkiety, bo muszkiet naprawdę bardzo OP dla mnie wygląda. Ale może jakieś czary? O! Dawaj tego diabła, strzelaj! Nie rób uników, ty diable! Dawaj, zaspamuję cię, tam Patty jest zajęta twoimi kolegami. Gruby i chudszy. O, dobrze, strzelaj teraz do tego, nie poddawaj się, to jeszcze nie koniec walki. Musimy zdobyć dużo chwały, żeby zdobyć dużo poziomów, żeby w sumie nie wiem co. Bo tak, because of reasons. Dawaj, muszle ostrygi, to ten duży krab właściwie jest chyba najgroźniejszym przeciwnikiem, który tu wyłazi z tej wody, a nie jest specjalnie groźny. Jest to trochę groźny, no może... O, w kupie. W kupie może byliby groźniejsi. A, właśnie. Dziwne rzeczy. Zmapowanie jednego guzika do wykonywania skoków, odskoków i kopniaków to jest średni pomysł. No dawaj, dawaj, ile można? Przewracajże się. Można i tak. Wielki krab, wielka muszla, ostryga. Załatwione. Mapa. Tak jest, tam walczyłem z jaguarem. Tu jeszcze jest szansa na kilka diabłów i jest szansa na muszle. W razie czego, jakbym nie zauważył Patty, to krzycz, że tu nas gryzą. Chociaż ciemno jest, a diabły się świecą, więc może zauważę. O. Mamy aż dwóch krabów. Daj mi spokój! No, zjem kanapkę. Dobra, Patty, niech się bije z twoim kolegą, a ja się pobiję z tobą, co? Patrz, jak cię zachodzę, patrz, jak cię strajfuję. No. Zrób coś śmiesznego. To dostaniesz skopa. Kiedy mam cię kopnąć, żebyś się przewrócił? A teraz, dobra. Jest jakiś dziwny moment, w którym należy kopnąć tego kraba, żeby on się przewrócił. Tamten gość powiedział, że poczekaj, aż wstanie. No ale nie każde wstanie działa, z tego co widzę. To musi być bardzo konkretne wstanie, albo ja po prostu nie potrafię go trafić. No nic. Tu już więcej nie widzę chyba nic ciekawego. Czarny oleander to jest max, co może z tego być. No i trzeba będzie teraz jakoś sobie wrócić. Trochę chwały chyba nabraliśmy, nie? No pewnie, mamy 6000, prawie 7. Ja wezmę to cwaniactwo może jeszcze raz do góry. No, to już 5, to już nie są żarty. A potem zobaczymy, czy coś jeszcze by się przydało. Sproszkowany mak też, jak już na niego nadepnąłem, to go zabiorę. No i wracamy tędy, tam byliśmy wcześniej plażą, to teraz sobie wrócimy tutaj i może jeszcze znajdziemy jakiś kwiatek. Albo cośkolwiek zbliżonego. No pewnie, tutaj jeszcze coś leży.
jakieś szczątki. To ten jaguar chyba tutaj sobie kłusował, nie? I polował na nie wiadomo co. A to może tu drugi jeszcze jest, to byśmy jeszcze drugiego zabili. Coś tam tak jakby widzę, ale czy to jest wielki kot, czy to jest niewielka małpa, to się dopiero okaże. Guziec. A to ja guźca znam. Uwaga. Nikt tak nie umie nie trafić w guźca jak ja. Patrz tu. Już nieżywy jesteś. Ja mam kanapki. Mam moc nieśmiertelności, którą czerpię z kanapek z guźca. Tak jest. A tamten jest niezainteresowany tym, że tu cię mordują? Guźcze? Dlaczego wy się nie lubicie? Dlaczego nie ma zgody między wami? Ja nie wiem, po co ja kupiłem w ogóle te naboje, skoro ja i tak nie potrafię trafić durnej świni. O, to tam wygląda mi coś na ciekawe rzeczy jakieś. Wszystkiemu się przyjrzę. Dobra, z tej strony pusto, z tej strony bezpiecznie, zjem kanapkę. Ktoś tu wywiesił gacie do prania. W sensie po praniu. Czy ktoś tu mieszka za tymi świniami? Czy to świnia sobie zrobiła gacie? He? Czarny oleander. Nie, no to chyba świnia prała te gacie, bo tu nikogo nie ma. Eliksir rytualny tylko. Widzisz, Patty, gdzie żeś mnie zaprowadziła? Ty jesteś w sumie... Mapa. Gdzie jest ta mapa? Jesteśmy w sumie w takim miejscu, czy ja tu mogę zrobić cokolwiek śmiesznego, czy ja mogę na przykład na skróty przeskoczyć do osady pirackiej tutaj. Mogę spróbować to zrobić, wykonam sobie zapis, żeby nie było, że coś tam. A nie, chyba nie mogę, chyba jednak nie, bo tam widzę wodospad. No a wodospad to ja nie przeskoczę, bo nie umiem pływać, bo jestem takim wielkim piratem, który nawet nie umie pływać. No nic. Czyli wychodzi na to, że całą wyspę mielibyśmy już ogarniętą. I jedyna rzecz tak naprawdę, której nie ogarnęliśmy, to jest ta jaskinia, z której się wycofałem na początku. O, duszące pnącze zabieram. No i to przejście tajemne, o którym nam mówił żołnierz z wieży, koło Puerto Rico Sacarico. Ale tak sobie wymyśliłem, że jak będziemy wracać z osady piratów do tam, do Puerto Rico, a będziemy to robić, bo chyba jakiś quest będzie na to... czekał, tam z tym listem zdaje się jakaś odpowiedź czy coś, no to sobie wtedy pójdziemy przez te jaskinie i wszystko będzie elegancko. O, jeszcze coś, złota koniczyna. Zabieram. Ciekawe, ile rzeczy pominąłem po ciemku. Jak widzicie, nic nie widać. Czyli właściwie jak nie widzicie. No i mogę w sumie teraz rozstrzygnąć was spór. O co tutaj chodzi? Dobry wieczór, towarzysze. O co tu chodzi? Poradzę sobie. Ustalmy to. Wcale... Nie teraz, stary. Wcale, kurwa, nie! Poradzę sobie! Dobra. Chciałem wam pomóc, chłopcy, ale widzę, że wam się nie da pomóc. Wy po prostu jesteście niemożliwi do pomocy. No więc dobrze, w porządku. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Tu sobie zrobię zapisa. I mamy stół warsztatowy. I mamy dom. Patty, wiesz, co to oznacza? To oznacza szaber. Coś tam, worczyk śrutu i nabojów. Ja i tak nie trafiam z tych nabojów, ale co wiesz, no za darmo, to biorę. Barney? Nic się nie bój, Barney, nie, a w żadnym wypadku nie wstawaj. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra. Hej, kto tam? Nikt. Spadam. Potem się z tobą pogadam, wiesz, jeszcze tutaj splądruję, póki jest trochę ciemno. Ej, ty! Chodź na tu! Flanagan. A to ty jesteś ten burmistrz, czy kto tam? Szukasz łopaty? Mam łopatę. Mam tu wszystko, czego szukasz. Jeśli nie masz złota, przyjmę też trochę rupieci. Skąd bierzesz towar? Ludzie przehandlują niemal wszystko, by mieć na rum. Jeden koleś chciał sprzedać swoją sztuczną nogę, ale powiedziałem, że może mi naskoczyć, kumasz? Proszę, rozgość się. Złodziejstwo za 25 to chyba mnie stać. Świeci. O. Od dawna tu jesteś? Tak. Mieszkam tu od czasów, kiedy handel rumem dopiero się rozwijał. A ty? Co chcesz zrobić? Zamierzam przyłączyć się do kapitana Stalowobrodego. Więc potrzebujesz małpki. Jest niezbędna piratowi. Chętnie wypiję. Małpka?
Żeby zarobić. Może wkradać się do cudzych domów i zgarniać cenne przedmioty. Na kobietach też zrobi wrażenie. One lubią małpie pieszczoty. Jeśli chcesz, pokażę ci, jak wytresować małpkę. Mam w rękawie jeszcze kilka asów. Małpkę? Ja myślałem, że taką małpkę, wiesz, taką ten... No ale pokaż, co to umiesz. Naucz mnie paru sztuczek. Jakich sztuczek? Powiedzmy tak, małpa jest za 6 cwaniactwa. To mi jednego brakuje. Papuga jest za 8. A podłe sztuczki są tak. No nie, podłe sztuczki są mi niepotrzebne, a towary. Masz jakieś towary, na które można rzucić okiem? Masul. Oślepia wroga. To chyba nie, łatwopalny olej też nie. Chustka, koszula, to same nudy. Samiuśkie nudy. Kilof łopata, piła do kości. To też bez szału. Kilof mógłbym co prawda kupić, ale... Ale po co miałbym to niby robić? Mogę mu za to sprzedać parę rzeczy. Mogę mu sprzedać kordelas, mogę mu sprzedać włócznie, bo czemu nie? I co jeszcze? Pierścień łotra mi się nie przyda chyba. To poszedł. Rytuały też chyba nie poszły. To się może przydać, to sobie zostawię. No i dobra, jedziemy na sam dół. Co my tutaj jeszcze mamy? Jeden szpon kosztuje 15, a odnóże 7. I litium kosztuje 15. Ej, to są drogie rzeczy. Złote berło, to złote berło poszło. Talerz, miska, karafka, kielich, to wszystko w kibel tak zwany. Bożek za 500? O, a ten za 250? No to stary, zabieraj te wszystkie bożki ode mnie. Ale się obłowiłem. Dziękuwa. Zobaczmy jeszcze szybko mój... Tutaj cwaniactwo. Mógłbym to cwaniactwo walnąć do 6-6 poziomu. Wiecie co zrobimy? Ale mam sprytny plan, propan butan. Zapiszę grę. Wzrosnę cwaniactwo do 6. I zobaczę, czy takie oszukane 6 pozwoli mi kupić małpkę. Naucz mnie paru sztuczek. Naucz mnie paru sztuczek. Jakich sztuczek? Oswajanie małpy. Pokażesz mi, jak to się robi, prawda? Nie ma takiej potrzeby. Mogę sprzedać ci małpy, które są już wyszkolone. Nauczyłem je, jak zbierać przedmioty, otwierać drzwi i pociągać za dźwignię. Nauczę cię komend, na które reagują. Tyle ci wystarczy. To wszystko? Całe to złoto za kilka komend? No cóż, może dorzucę małpę za darmo. Jeśli ją zgubisz, sprzedam ci nową. Małpa niesamowite, ale to super! Będę co prawda posysał w walce totalnie, ale za to będę miał małpę, gdzie ona jest. Jak to się robi? Postać? Jak się korzysta z małpy? Przedmioty? A jest, dobra, małpa. Damy małpę powiedzmy tu, gdzie wcześniej była pochodnia. No i zobaczmy, jak tak zrobię, to co się stanie? Wyciągam małpę zza pazuchy. Spragniony? Chcesz grogu? A? Yo. Yo. A mogę sobie skakać? Mogę sobie małpić. No to fajnie. Powróć do postaci. Ej, a skąd jesteś? Ja jestem tutejszy. Dziękuję, postoję. No i super, ta małpa mi się bardzo podoba. Dotarliśmy do... Nie wiem w sumie, czy to ma jakieś nazwę, to miejsce. Bo Puerto Sacarico to już nie jest, to jest taka siedziba piratów. I tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania przyszłych odcinków z serii Risen 2 Mroczne Wody na kanale Popykane. Zapraszam też do zostawiania komentarzy i czynienia innych aktywności okołokanałowych. Cześć i do zobaczenia!